8 sierpnia, wtorek, mamy godzinę, zaraz wam powiem, którą, 7:57 i jak widzicie, już wstałam, widzicie, bo to nagrywam, już jestem ogarnięta i teraz czekam jeszcze tylko na Filipa i dzisiaj mamy trochę dzień taki zakupowy, dlatego dzisiaj pokażę wam nasz dzień. Zapraszam do oglądania. Wróciliśmy z zakupów jakiś czas temu, byliśmy też w bibliotece, zaraz wam pokażę książki, które tym razem wypożyczyłam, czyli w sumie, bo byłam ostatni raz tydzień temu, teraz oddałam 4 książki i mam wypożyczone znowu kolejne 4, w tym są to 2 tomy jakby trzeciej części tego, co wam pokazywałam ostatnio, tym razem, bo czytałam wtedy Córka dymu i kości, Dni krwi i światła gwiazd, a teraz będę czytać Sny bogów i potworów, część 1 i 2. Nie wiem, czemu podzielili to na 2 osobne części, bo teraz są strasznie cienkie. Kolejna książka jest to książka po angielsku, bo chciałam sobie przeczytać coś po angielsku, ale chciałam coś, co już kiedyś czytałam. No i mam tutaj Harry'ego Pottera i to jest 2 część, The Chamber of Secrets, i miałam do wyboru albo 2 część, albo ostatnią część po angielsku, ale stwierdziłam, że wezmę tą 2, bo jest krótsza, no i to jest chyba pierwsza książka, no może nie pierwsza, bo jeszcze miałam tam jakąś inną też kiedyś, ale tego mam ją gdzieś w domu. Chyba tamtej nigdy nie dokończyłam, a także mam tutaj książkę po angielsku. No i 4. książkę wybrał mi Filip znowu. A, widzę, że tu jest... Ej, zobacz. Tu jest ta seria, co tam leżała. To jest ta 2, gdzie tutaj w tym występują bohaterowie z tego, ale w sumie to można czytać osobno. Bo to jest jako odrębny cykl, ale bohaterowie z tamtego występują tu. No, ładnie. No, jak będzie fajne, to tam to też przeczytam. Także 4. książką... Czwartą książkę wybrał mi Filip i jest to Żelazny Wilk. Nic o tej książce nie wiem, oprócz tego, że jest to pierwsza książka z serii... no właśnie... Vardari? Chyba? Nie wiem. Jest to odrębny cykl, którego akcja toczy się w uniwersum znanym z obsypanych nagrodami kruczych pierścieni. I te książki też widziałam w bibliotece, ale no ich jeszcze nie czytałam. No, jak mi się spodoba, to może tamtą serię też sobie przeczytam. Ale już samo pierwsze zdanie mnie zachęciło do przeczytania tej książki, bo tutaj jest na imię bohaterki, nie będę wam wymawiać, bo ja nie wiem, jak to się czyta. Jest, że nienawidzi czytających z krwi i dalej nawet nie czytałam, bo stwierdziłam, że okej. No. Także to są 4 książki, jakie teraz mam wypożyczone. Aktualnie czytam, zaraz wam pokażę co. Bo teraz, jak nie byliśmy w piątek w bibliotece i w poniedziałek była zamknięta, to czytałam też niektóre książki, które mam tutaj. Bo mam jeszcze kilka książek nieprzeczytanych. No i przeczytałam, nie wiem, to chyba był Obserwator. Z tych, co miałam już chyba 2 lata.
i była okej. Ale nie wiem, czy właśnie z tego miesiąca czasem nie nagram jednak podsumowania czytelniczego, bo no już tych książek się trochę nazbierało, także może coś będzie, ale nie obiecuję. No i teraz czytam też kolejną książkę, którą mam już 2 lata i teraz dopiero zaczęłam ją czytać. Jest to Blackwater i w sumie to jest thriller, ale tak jak pisałam na moim Instagramie, jestem za połową, czytam w połowie, nie, za połową. I jak na razie tutaj, no, ja nie wiem, czemu to jest thriller na razie, na tą chwilę. No dobrze się to czyta, ale no zobaczymy, jak będzie dalej. Także jeszcze mam inne rzeczy wam do pokazania, bo tak jak mówiłam, byliśmy na zakupach i chciałam w Tigerze znaleźć taki notatnik, zeszyt do bullet journal, bo miałam stamtąd kiedyś, a w tym roku stwierdziłam, że chcę sobie zrobić znowu w wersji papierowej bullet journal. No i akurat znalazłam zeszyt taki sam, tylko że w innym kolorze i no minimalne są różnice w środku, ale najpierw wam pokażę tak. On jest przepiękny, czarny ze złotym napisem. Tamten miałam granatowy, chyba z niebieskim napisem, albo też granatowy, jakoś tak. No, także wygląda w ten sposób. I w środku, tak samo jak tamten, no tutaj jest zapinany na gumkę, w środku też ma tą taką wstążkę. Zaraz wam pokażę. Też ma tą taką wstążkę do zaznaczania stron, ale co jest fajne, co jest w tym fajne, to ten już ma ponumerowane strony, także nie będę musiała ich numerować sama. To jest mega fajne. I tutaj w tym, bo w tamtym miałam z tyłu jakieś takie dodatkowe od nich tam strony, jakie były zrobione. I w jednym innym, którym oglądałam, też to było. Też to było, ale tamten był szary z zielonym, ale tamten bardziej przypominał zwykły zeszyt niż właśnie taki kalendarz. Dlatego stwierdziłam, że wolę bardziej ten. I mega się cieszę, że go dostałam. A była chyba pomiędzy nimi 5 zł różnicy. Tamten był za 15, ten był chyba za 20. No i jeszcze wszędzie szukałam tych moich jakby mazaków, może nie mazaków, pisaków, te do kaligrafii, które miałam. No i nie znalazłam ich nigdzie. Będę jeszcze je szukać gdzieś indziej. Na razie będę się starała wykorzystać jeszcze te, które mam, te, jeśli w ogóle jeszcze piszą. Ale no, tamte będę musiała gdzieś poszukać. Jedyne, co znalazłam, to w Empiku, ale to był zestaw. Nie wiem, chyba ich 8 było, ale to były takie metaliczne, które no niekoniecznie mi odpowiadały kolorystycznie do tego, co planuję. Poza tym nie było tam czarnego, a one chyba kosztowały około 100 zł, także no nie chciałam ich za bardzo, tym bardziej, że one były z firmy, której nie znałam. Kolejną rzeczą są zakreślacze, bo zakreślacze często używam do właśnie mojego bullet journala. A te, co mam, to już się w większości wyczerpały, dlatego po prostu mam jakieś tam nowe. Też nie mogłam znaleźć żadnych fajnych kolorów. Te były jedynie takie, gdzie były może minimalnie trochę inne. Bardziej ten różowy mi chodziło, że nie jest taki typowy różowy, tylko zobaczymy później, jak będzie na papierze, ale